Widzieliście, że w Anglii święta wielkanocne różnią się od tych w Polsce? W tym roku święta spędziliśmy z Olka rodziną u jego rodziców. Dzień zaczęliśmy od kościoła i odwiedzenia grobów jego dziadków. W Anglii nie ma tradycji święcenia pokarmów w sobotę, dlatego też raczej nie spotkacie się z uroczystym świątecznym śniadaniem. Po kościele Bella wybrała najładniej pomalowane jajko. Solidarność z siostrą musiała być, bo Lila zajęła pierwsze miejsce. Następnie przyszedł ulubiony moment wszystkich dzieciaków, czyli szukanie czekoladowych jajek. Olek ma młodszego brata i siostrę. I każdy z nich ma już kilkoro dzieci, więc spora gromadka nam się zbierała. Lila, jako najstarsza z grona, no cudownie zajmowała się jednym z najmłodszych swoich kuzynów. Ogólnie czekoladowe jajka w Anglii to jedna z największych tradycji wielkanocnych. I nie tylko dla dzieci, ale również dorośli obdarowują się takimi ogromnymi jajkami. Później przyszedł czas na uroczysty obiad i przeważnie jest to pieczona jagnięcina z gotowanymi warzywami. W Anglii nie ma tradycji stania przy garach. Mamy kompletnie nie stresują się przygotowaniami i w sobotę w kuchni raczej ich nie spotkacie. A na deser przeważnie jest simnel cake. Jako że Olek wychował się na farmie, na koniec dnia wybraliśmy się jeszcze zobaczyć owieczki. Urodziły się one